Cześć, witajcie piękną wiosną 2020. Słuchajcie, wiosna już tak naprawdę to już trwa. Niedługo mamy wakacje, zrobią się ciepłe dni i pasowałoby, żeby każdy sobie przygotował układ chłodzenia, no, w pojeździe, prawda? Musimy zadbać o to my, dlatego że auto samo, no, niestety nie zadba o płyny eksploatacyjne. Ale generalnie, słuchajcie, dzisiaj jaki poruszamy temat? Otóż poruszamy temat taki. Czy zastanowiło Was kiedykolwiek w pojeździe typu Kia, że wskazówka od temperatury, tą, którą widzicie tutaj właśnie, zawsze zostaje w tym samym miejscu, przepraszam. Słuchajcie, jak zobaczyłem tak naprawdę dziesiątki różnych zdjęć w sieci internetowej, to tak naprawdę nie widziałem u nikogo, żeby ta wskazówka pokazywała niższą, wyższą temperaturę. Zrobiłem sobie test i eksperyment. I tym się chcę z Wami dzisiaj podzielić. Ale nim do tego przejdę, chcę zaprosić nowych, którzy nie oglądali jeszcze mojego kanału, do subskrybowania. Oczywiście, jak macie problemy, piszcie śmiało coś tam, jak mogę, staram się doradzić, poradzić, pomóc i tak dalej. No i dobra, skupiamy się na naszej temperaturze. Wracam do tematu. Nikt się jeszcze może nie zaciekawił, być może gdzieś tam nie doczytałem, a faktycznie już to miało miejsce. Otóż w każdym pojeździe na gorącym silniku temperatura wskazań pokazuje milimetr, 2 mm przed 90. I to mi dało, słuchajcie, bardzo duże zastanowienie, włączyło bardzo dużą kontrolkę taką. Dlaczego tak się dzieje, że dziesiątki zdjęć na internecie każdy ma tak samo ustawioną temperaturę? Otóż nie wierzę w to, że są na tyle inteligentne pojazdy i na tyle dokładne, że każdy jeden z nich utrzymuje taką samą temperaturę. Czy to by było lato, czy to by była zima, to one pokazują po nagrzaniu silnika właśnie te 90 stopni. Powiedzmy takie 89, 88. No i tu muszę zaskoczyć niestety bardzo grubo wszystkich, którzy to oglądają i niestety rozczarować kurczę projektantów. Chociaż słuchajcie, może projektujecie dobrze te samochody, ale starajcie się, kurczę, no jakoś tak może inaczej podejść do zagadnienia. W każdym bądź razie nie chcę tu nikogo krytykować, bo to nie tędy droga, ale naprawdę muszę jedną rzecz powiedzieć wszystkim, że może nie będę nazywał po rzeczy, że jest to oszustwo, bo może nie jest to oszustwem, tylko jest to po prostu przekłamanie użytkowników. Otóż dlaczego? Widzicie temperaturę, jaka jest u mnie pojazdu tutaj w tym momencie. Zobaczcie, jaka jest temperatura względem testera, którą odczytujemy. Temperatura silnika 78 stopni. 78 stopni, no przepraszam bardzo, na tym wskaźniku jest zupełnie inna. I otóż to, może się zdarzyć sytuacja tego typu, że postawicie samochód na 15-20 minut z wyłączonym zapłonem i co najciekawsze jest to, że jak przychodzicie, to Wasza temperatura silnika pokazuje czasem nawet 50 stopni. Ba, silnik ostygł. No kurczę, ma, słuchajcie, jakiś układ chyba chłodzenia w bardzo szybkim trybie. I tak się niestety stało. Ale co jest najciekawsze? W tym momencie temperatura silnika utrzymuje się przez cały czas, mimo że zapłon jest włączony. I ta temperatura sobie stoi. Nie wiem, czy ona spadnie po godzinie czasu. W każdym bądź razie, póki na razie, jeżeli zapłon mamy włączony i siedzimy w tym samochodzie przez cały czas na włączonych kontrolkach, to niestety ta temperatura nie spada. Ta temperatura przez cały czas stoi. I co jedną rzecz zauważyłem? Jeżeli macie zimę, to w pojeździe bardzo szybko robi się Wam ciepło. No właśnie, Wy odczuwacie, że zaczyna lecieć ciepełko, czyli silnik Wasz łapie temperaturę, tak jak on pokazuje. No właśnie. Ale to jest bardzo zmylne. Powiem Wam dlaczego. Samochód ma nagrzewnicę elektryczną, wspomagającą grzanie, która przysłowiowo działa tylko i wyłącznie do temperatury tej takiej, ba, 90. Przyjmijmy, że to jest 90 nasza, nie? Dopóki ta wskazówka nie pokaże Wam, że się znajduje na tej przysłowiowej 90, jest dogrzewanie i Wy macie cieplutko. Później komputer uznał, że silnik ma i tak już temperaturę, więc ta temperatura Wasza powinna dalej pokazywać to samo.
pokazywać, może dawać wskazania wam takie odczuciowe, że wy to czujecie, że to ciepło leci. Ale sytuacja jest taka, wskazówka dochodzi do tej 90, zostaje wyłączona nagrzewnica dodatkowa. Natomiast no, ciepło wiadomo, że już powinno lecieć z silnika. Tu mówimy o kwestii zimowej. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Przez cały czas staram się tą kamerę pokazywać na włączonym zapłonie. Ta wskazówka najnormalniej w życiu stoi. Ona pokazuje, że silnik dalej ma tą temperaturę, jaka powinna być utrzymywana. Otóż jest to po prostu istna bzdura. Ta temperatura jest pokazywana nieadekwatna do temperatury tak naprawdę silnika. Zobaczcie. Temperatura silnika na aktualną chwilę, no jest ciepło, więc nie ma co krytykować inaczej, jest 77 stopni, czyli jest poniżej 80. A tutaj na wskazaniach dalej cholercia mamy tą prawie 90. Czy powiedzmy tam te 89, 88 niech zostanie. No i dobra, robimy sobie teścik. Według mojego testera już wskazanie spadło o 76. No wiadomo, komputer silnika temperaturę odczytywać musi, bo on musi sobie sterować dawkami. Nie każdy musi mieć komputer, żeby musiał i było to konieczne, żeby mógł sobie odczytywać parametry jakieś tam z silnika, typu ciśnienia, obciążenia, ilości powiedzmy dawek i tak dalej. Nie każdy to musi mieć, bo nie każdy musi się na tym znać. Wystarczy, że wie gdzie zatankować, jak uruchomić i jechać. Także widzimy, wskazówka nasza stoi. Także macie już pewną odpowiedź, dlaczego na przykład macie kiepskie ogrzewanie w samochodzie, jeżeli mówimy o kwestii zimowej. No, dlaczego? No, silnik ma 90 stopni, no. Obawiam się, że chyba nigdy nie miał, chyba że zatkacie chłodnicę. I to też nie do końca pewnie może się okazać, bo te silniki ze względu na to, że mają zmniejszone dawki, bo w emisji pojazdów Euro 4 te dawki są zupełnie mniejsze, one są dysze wtrysków zamontowane takie, żeby dawały nam mgiełkę, jeszcze większą mgiełkę, jak w Euro 3, no tak to niestety wygląda z końcówek wtryskiwaczy. Dlatego te silniki temperatury nie uzyskują, nie łapią, po prostu są mniej kaloryczne, że tak powiem. No ale to dobrze, bo to się przekłada na ilość paliwa. Ale jakby nie patrzeć, temperatura, silnik nasz nie pracuje. Niestety, jak widzicie, silnik, wskazówka leży przez cały czas, a minęło, słuchajcie, 8 minut filmu i temperatura dalej siedzi taka, jaka powinna siedzieć, jaka powinna, według komputera, nie? Natomiast zrobimy za chwilę zabieg. Na komputerze, znaczy na testerze mamy w tym momencie 76 stopni, czyli mamy już 4 kreski poniżej 80. A tutaj niestety tego nie ma. No i już mi się zaczęła pojawiać 75. Pokażę wam to. Zobaczcie, temperatura silnika jest tutaj 75 stopni. Natomiast mi ciorta, nasza wskazówka się nie ruszyła. No producencie, powiem ci kurka wodna, nie przemyślałeś pewnej kwestii, że ktoś może robić test pewnie na włączonym zapłonie, zgaszonym silniku. Temperatura nie wzrasta. Niestety nie ma tej możliwości. A tym bardziej, że temperatura powinna się wytracać. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę zrywać kontaktu wam ze wskaźnikiem. Włączyłem, mimo że jest ciepło, mam ogrzewanie włączone na pierwszą kreseczkę nadmuch. Czyli ta temperatura powinna być jeszcze wychładzana jeszcze bardziej, a mimo to tak się nie dzieje. Ale dobra, zrobimy mały eksperymencik. Nie rozłączamy się. Wyłączę zapłon, żeby wam udowodnić i pokazać jedną rzecz, która ma bardzo często, gęsto właśnie miejsce. Nie wiem, po jakim czasie to wyjdzie. W każdym bądź razie to jest ten efekt, który przychodzicie do samochodu, po kilkunastu minutach, kilkudziesięciu minutach nagle bach, okazuje się, że wasz silnik stracił całkowicie temperatury. No nie stracił, on po prostu jej fizycznie nie miał. Dobra.
włączymy, żeby się przekonać, czy jeszcze. No myślę, że jeszcze. Chociaż już wskazówka, widzę, już zaczyna. Ale jeszcze poczekamy, poczekamy cierpliwości. Wiem, że zatruwam Wasz niepotrzebny czas, ale chcę Wam po prostu pokazać i udowodnić rzecz, którą udało się mi rozgryźć. No właśnie, w takim pojeździe, co jest bardzo zastanawiające, dlaczego tak jest zrobione. No nie, słuchajcie, to jest po prostu po to, żeby nikt nie latał do serwisu, nie skarżył się, proszę pana, proszę państwa, samochód mi się nie dogrzewa, nie łapie temperatury, proszę coś z tym zrobić, proszę pana, pana silnik łapie temperaturę, wskazówka pokazuje 90 stopni i tak na pewno jest. No właśnie, no i przyjmijmy założenie, że tak cholera jest, nie? Bo, no bo musimy wierzyć w to, co jest nam dane, bo my świata niestety nie zmienimy. Zobaczymy, czy już. No nie, myślę, że jeszcze chwilkę zatruję Waszego czasu, a nie chcę się rozłączać, żebyście widzieli czas nagrania względem tracenia temperatury silnika, a nic jest nie robione. Komora silnika jest zamknięta, tym bardziej, że jestem sam. Zresztą tradycyjnie, nie? Zrobimy mały teścik. Czy już mogliśmy go oszukać? O, jeszcze nie. Nasz silnik jest na tyle cudowny, że trzyma temperaturę. No nie, zobaczcie, wskazówka już... Nie, kurka wodna, dalej stoi sztywno. Dalej stoi sztywno, zaraz zobaczymy, co nasz testerek powie. Tylko zrzucił komunikację, niestety będę go musiał jeszcze raz odczytać, ale póki co na razie monitorujemy sobie wskazówkę, która sztywno stoi, jakby po prostu była wryta w ziemię. Co jest najciekawsze właśnie z tego zagadnienia całego. Ja w międzyczasie sobie robię odczyt temperatury. Myślę, że musiałbym czekać chyba kilkanaście minut na włączonym zapłonie, wyłączonym zapłonie, a musiałbym za długo Was trzymać. A nie chciałbym, żebyście nie myśleli sobie, że tracicie niepotrzebnie czas przeze mnie. W każdym bądź razie powinno być dla Was już coś tutaj z informacji. No, pokażę Wam jedną rzecz. Zobaczcie, temperatura silnika jest już 74 stopni. No to 74, słuchajcie, to już jest względem tej naszej wskazówki. Kosmiczna różnica jest w jednej względem drugiej. Złodziej co prawda jeszcze się nie świeci, ale niestety jak temperatura silnika spada, tak ta stoi sztywno wryta. No mogliśmy nie włączać zapłonu, tylko poczekać kilkanaście minut, ale musiałbym Wasz czas zajmować. No w każdym bądź razie myślę, że Wam po części zaświeciłem kontrolkę w głowie, żeby sprawdzić sobie Wasze temperatury, bo faktycznie jest to niestety oprogramowanie, które na podstawie pracy w czasie, oczywiście w czasie, przekalkulowuje i pokazuje Wam, że Wasz silnik już uzyskał temperaturę. On tak naprawdę nie uzyskał, ale Wy musicie wierzyć, bo tak Wam jest dane. Jak dane Wam było kupić taki pojazd, tak dane Wam jest wierzyć to, co pokazuje wskazania. No i powiem Wam tylko tyle. Jeżeli w tym pojeździe uzyskacie tą temperaturę przysłowiową 90 i będziecie stali, trzymali ten silnik na 4000 obrotów, nawet 5 minut, to ta wskazówka pewnie nawet nie drgnie do góry. No bo i po co? Wentylatory może się włączą, ale ta wskazówka dalej pierońska stoi na sztywno. Bynajmniej to wynika z testu, który wykonałem ja. Jeżeli Wy macie inaczej i u Was dzieją się inne rzeczy, zapraszam do komentarzy. Piszcie śmiało. Przekonamy się, czy to tylko ja zauważyłem u mnie w pojeździe. Czy mają też inni te same problemy. Zaraz włączymy zapłon, poczekajcie. Generalnie mamy już prawie 15 minutę, ale niepotrzebnie był zapłon włączany, nie? W każdym bądź razie
Włączymy, żeby się przekonać. No nie, nasza wskazówka dalej stoi. Ale gdybym zostawił ten samochód na 15 minut i przyszedł, no to pewnie już by pokazał 50. Także nie będę Was trzymał, nie będę Was blokował. Macie po części informację, którą musicie sobie sami u siebie zweryfikować, ale generalnie myślę, że macie ten sam temat, tą samą rzecz, czyli przyjmijmy to tak, że to się nazywa przekłamanie wskaźnika. Coś się wskaźnikowi zrobiło i zaczął przekłamywać. Ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, żeby ktoś tutaj nie zarzucił. Ten wskaźnik działa w pełnym zakresie. Nie ma czegoś takiego, że on u mnie się blokuje i klinuje. Jak silnik jest zapalony, to pokazuje 50, 60, 70 i on sobie tam powoli leci. A że wskazania komputera są już zupełnie inne, no to zmienia zupełnie rzecz na inną. Ale jak sami widzicie, wskazówka jak wryta, tak sobie stoi. No, pewnie zakopana jest, nie? Dobra, takie póki co, słuchajcie, jeżeli filmik się komuś przydał, dajcie tę łapkę w górę. Jak się Wam nie podobał, był niepotrzebny i zbędny, straciliście czas, no to kurczę, nie dajcie tej łapki w górę. Po prostu uznajcie to, no gość się postarał i niech mu tak będzie. Ale póki co zapraszam do komentarzy. Jak macie problemy, piszcie śmiało, staram się doradzać, co tylko mogę. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, do następnego.